Czołem chłopaki, dzisiaj planuję rozdać Wam jedne z najmocniejszych atomówek w swoim arsenale, więc to będzie na pewno ciekawy i mocno informacyjny program. Naprawdę przekażę Wam sporą dawkę wiedzy, jednak zanim to nastąpi, czas na drobne ogłoszenia parafialne. Pierwsza sprawa, YouTube ściął mi zasięgi, ja nie powiem, abym był zaskoczony, dlatego prośba do Was, klikajcie dzwoneczki, klikajcie suby i roznoście tę zarazę wśród swoich znajomych. Tak jak mówiłem, w internecie zasięgi rozchodzą się jak kręgi na wodzie, więc jeżeli każdy z Was przekaże linka 5 swoim znajomym, no to mamy 5000 subów. Więc działajcie chłopaki, bo YouTube już mi nie pomoże. Kolejna sprawa, ja planuję zmienić nazwę kanału na Pieskie Życie, ponieważ być może taka nazwa będzie łatwiejsza do zapamiętania, być może pozwoli mi stworzyć troszkę szersze zasięgi, zobaczymy. Natomiast nie zrobię tego od razu, zrobię to za kilka dni. Ostatnia sprawa. Dzisiejszy wykład jest taką kompilacją, destylatem wiedzy, którą Rollo Tomasi przekazał w kilku swoich wykładach, natomiast one są po angielsku i nie każdy ogarnia ten język, więc zdecydowałem się to wszystko uporządkować i przetłumaczyć i powiedzieć po swojemu. Natomiast nie czuję jakiegoś specjalnego poczucia winy, ponieważ facet sam mówi, że jego wiedza w chwili obecnej to jest open source, natomiast chciałby, żeby jego zasługi były uwzględnione, dlatego informuję. Linki do tych wykładów znajdziecie poniżej. I moja dobra rada, jeżeli Wy nie chcecie stracić znajomych, no to nigdy przenigdy nie mówcie o tym, co ja za chwilę przekażę, w taki sposób, w jaki będzie to przekazane, ponieważ kobiety uważają swoją kobiecość za rodzaj jakiegoś mistycznego żywiołu, jakiejś sekretnej siły natury, która jest dla nich święta. Jeżeli ty wyciągasz jakieś wykresy, schematy, tabelki i zaczynasz na ich podstawie przewidywać, jak ona się będzie zachowywać na przykład za 5 lat, to wtedy kobieta bardzo, bardzo, bardzo się na ciebie zdenerwuje i to w ogóle nawet nie ma sensu, więc wy tego pod żadnym pozorem nie róbcie. Bo one chcą czuć, że ty jesteś takim, wiesz, czarnoksiężnikiem, mentalistą, który czyta w jej myślach i który ją rozumie, ale nie na podstawie jakichś schematów, tylko na podstawie swojej po prostu jakiejś mocy psychicznej chyba. No nie wiem, no ale tak to działa, nic nie poradzę. Brzydka prawda jest taka, że jeżeli wiesz czego szukać, to na tych 4 kawałkach papierów kryje się wszystko, co musisz wiedzieć o kobietach. I one często zarzucają nam, że mężczyźni myślą tylko rozporkiem. Natomiast tutaj możemy udowodnić, że one też myślą tylko rozporkiem, tylko to, co mają w rozporkach, działa w trochę bardziej skomplikowany sposób od tego, co my mamy. No i dzisiaj zajrzymy im pod spódniczkę i dowiemy się, co się tam kryje. Aby Was przesadnie nie straszyć ani nie załamywać, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w nauce możemy mieć do czynienia z hipotezą, teorią i prawem. Hipoteza to jest twierdzenie, na które jeszcze nie ma dowodów. Teoria to jest twierdzenie, na które znajdują się pewne dowody, ale nie jesteśmy jeszcze w 100% pewni. I prawo to jest twierdzenie, które jest zawsze prawdziwe, na które znajdują się potwierdzające je dowody. I w tym wypadku tutaj będziemy mieli do czynienia z teorią. Ja zaznaczam, że są to pewne dowody potwierdzające te teorie, są pewne dowody ją negujące. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Ja po prostu wykładam te papiery na stół i mówię, że w moim wypadku i w wypadku świata, który obserwuję naokoło siebie, te zasady działają. Celem każdej żyjącej istoty jest przetrwanie i reprodukcja. Ewolucja działa na poziomie genów, więc przetrwanie gatunku jest dla niej ważniejsze od przetrwania jednostki. No i uczucia przyjemności
i ból są nagrodą lub karą za działania, które służą przetrwaniu lub szkodzą przetrwaniu. Przetrwanie gatunku jest ważniejsze od przetrwania jednostki, więc skoro kobieta może mieć jedno dziecko na 9 miesięcy, a mężczyzna 9 dzieci jednej nocy, to ewolucja bardziej troszczy się o przetrwanie kobiet. Przetrwaniu żywych istot służą ich strategie reprodukcyjne. W wypadku ludzi te strategie określają, w jaki sposób ludzie łączą się w pary, w jaki sposób ludzie powołują na ten świat potomstwo oraz w jaki sposób przygotowują te potomstwo do życia na świecie. A teraz cofnijmy się w wyobraźni te kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz, ponieważ człowiek wyewoluował do życia w tamtym świecie, nie w obecnym świecie. I zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób istota, która jest mniejsza i słabsza od mężczyzny, wówczas zwłaszcza zależna, całkowicie zależna od mężczyzny, w jaki sposób ta istota ma przetrwać, skoro w trakcie ciąży jest zagrożona, skoro poród jest bardzo ciężki i ryzykowny i skoro nie jest w stanie przetrwać bez mężczyzny, a chce mieć jak najwięcej zasobów zabezpieczających jej bezpieczeństwo, chce mieć jak najładniejsze i jak najzdrowsze dzieci, więc jaki będzie jej sposób na przetrwanie, jaka będzie jej strategia reprodukcyjna? Ano hipergamia, czyli dualistyczna strategia reprodukcyjna poszukująca po pierwsze dobrego reproduktora z silnymi genami, a po drugie zasobów, bezpieczeństwa, opieki i inwestycji rodzicielskiej. I ta hipergamia szuka tych dwóch rzeczy niekoniecznie w tym samym czasie. Źródłem hipergamii jest kobiecy cykl menstruacyjny i my sobie dzisiaj o tym porozmawiamy. Ludzie ponoszą bardzo dotkliwą inwestycję rodzicielską przez to, że człowiek ma bardzo duży mózg i wychowanie dziecka zajmuje wiele lat. Natomiast u gatunków, które nie ponoszą tak dotkliwej inwestycji rodzicielskiej i młode są niemal od razu gotowe do samodzielnego życia, u takich gatunków występuje mechanizm widocznej owulacji. Wtedy, kiedy samce widzą, że samica jest płodna, zaczynają ze sobą walczyć i rywalizować i najsilniejszy zwycięża i wtedy liczy się tylko ta strona alfa hipergamii. U ludzi jest inaczej, ponieważ w związku z tak dotkliwą inwestycją rodzicielską u ludzi wyewoluował mechanizm oszukiwania co do ojcostwa. I dlatego owulacja samicy w naszym gatunku nie jest widoczna. Kolejną taką rzeczą, która umożliwiała oszukiwanie co do ojcostwa, jest neotenia, czyli to, że kobieta ma dziecięcą buzię, niewinne rysy, takie duże oczy jak dziecko, bo przecież dziecka nie skrzywdzisz i przecież ta kobieta, ona nie mogłaby cię skrzywdzić, nawet jeżeli przyłapałeś ją na zdradzie, no to spójrz w te dziecięce oczy, co, nie zajmiesz się nią? Nie przebaczysz? I też nie załamujcie się, ponieważ ja po pierwsze trochę tutaj jajcuję i w tym celu wyolbrzymiam, a po drugie wykładam tylko pewną teorię i wy sami ocencie, w jakim stopniu ona się odnosi do przypadków obecnych w waszym życiu. Hipergamia polega na samiczej ekstrakcji genów i zasobów samca. No i niekoniecznie kobieta musi wysysać geny i zasoby od tego samego mężczyzny. I oko Saurona jest już zwrócone w moją stronę, więc ja się będę w ogóle wyrażał i będę grzeczny jak aniołek, więc powiedzmy sobie, że hipergamia ma dwie strony, czyli alfa obraca i beta opłaca. I tutaj mamy stronę alfa równania. Tutaj znajduje się ten, wiecie, czat, dla którego kobieta łamie zasady. I tutaj jest strona beta równania, czyli tutaj znajduje się beta orbiter, sam jest beta w oczekiwaniu, dla którego ona ma zasady. A dni płodne następują wtedy, kiedy ustaje mniej więcej krwawienie i pomiędzy właśnie 7 a 14 dniem cyklu to jest moment, kiedy kobieta ubiera się bardziej kusząco. Tutaj będzie zakładać szpilki, będzie miała większy dekolt,
A często założy czerwoną sukienkę, kolczyki w kształcie obręczy, będzie miała większą tapetę, a bardziej obniży się jej głos, zrobi się jej ten głos taki kuszący, podniesie się temperatura jej ciała. I co ciekawe, nawet robiono badanie, mężczyźni jakoś odruchowo są w stanie wyczuć ten moment, ponieważ kelnerki lub barmanki w tym momencie dostają większe napiwki. W tym momencie zdarza się, że kobiecie zaczynają brzydko pachnieć inne kobiety. I co ciekawe, to wrażenie działa w dwie strony, ponieważ zrobiono eksperyment i dano kobietom koszulkę, która była właśnie wcześniej noszona przez dziewczynę znajdującą się w trakcie dni płodnych, i kobiety znajdujące się w fazie lutealnej cyklu oceniły ten zapach jako bardzo nieprzyjemny. Dla mężczyzn ten zapach oczywiście był przyjemny. Natomiast kobiety, podniósł się jeszcze u kobiet poziom testosteronu i wzmogła się u nich agresja w momencie, kiedy obwąchały taką koszulkę. Badanie przeprowadzone na szczurach wykazało, że w tym momencie szczurzyce robią się bardziej ruchliwe i robią się bardziej ciekawskie. One bardziej chcą wydostać się na zewnątrz. Jeżeli kobieta będzie chciała wyjść na miasto, to zwykle to będzie moment, w którym to się będzie działo. Jeżeli będzie chciała wybrać się z koleżankami do Władysławowa albo na Mazury, to zwykle będzie chciała się wybrać w tym momencie. Jeżeli na przykład będzie szła na siłownię i będzie zakładać na siebie jakieś obcisłe ciuchy, będzie się na te siłownie malować, i jeżeli będzie robić skłony i przysiady przed jakimiś innymi spoconymi kolesiami, to zwykle to będzie się działo tutaj. Jeżeli ta kobieta jest w związku, to w tym momencie jej facetowi wyostrzą się wiedźmińskie zmysły. W tym momencie on zacznie robić się podejrzliwy, zacznie się zastanawiać, czy może nie sprawdzić jej messengera, czy nie sprawdzić jej telefonu. W tym momencie będzie dzwonił i będzie się częściej pytał, co ona robi i gdzie ona jest. To jest też moment, w którym kobieta będzie rozsadzać swój związek, jeżeli nie jest z niego zadowolona. To jest właśnie moment, w którym ona będzie mówić, że on ją ogranicza, że ona ma prawo do wolności, że ona ma prawo do swobody i żeby się od niej odczepił i przestał być tak zazdrosny. Natomiast jeżeli kobieta jest w związku, z którego jest zadowolona, to też to jest ten moment, w którym będzie znacznie, znacznie więcej zabawy w sypialni. To jest też ten moment, jeżeli na przykład ona wie, że trafił jej się jakiś całkiem niezły facet, to jest ten moment, w którym to ona z kolei zrobi się bardziej zazdrosna i to ona będzie go pilnować. I w tym momencie cyklu kobieta będzie szukać dobrego reproduktora. Tutaj żyje 20% mężczyzn, tutaj żyje 80% mężczyzn i powiedzcie mi, bo średni wzrost mężczyzny w Polsce wynosi chyba 1,78 m, o ile się nie mylę. I powiedzcie mi, jak znacie samosolodzielną matkę jakąś, to powiedzcie mi, ile wzrostu miał tatuś jej dziecka. I to jest to miejsce, w którym żyje właśnie ten łobuz, ten bad boy, ten czad w skórzanej kurtce, na motocyklu, z tatuażami, naćpany, udręczony artysta, który funduje jej huśtawkę emocjonalną. I w tym momencie kobieta będzie bardziej właśnie pozytywnie reagować na takie cechy u mężczyzny, jak pewność siebie, arogancja, dominacja, nieprzewidywalność. Jeżeli właśnie ten mężczyzna zostanie przez nią ujarzmiony, jeżeli on się jej znudzi, to właśnie to wtedy on trafi tutaj. Także w tym momencie młodsze dziewczyny często uciekają z domu, idą na wagary, zaczynają unikać rodziców, zwłaszcza ojca, braci, członków rodziny. Teraz opowiemy sobie trochę o tym miejscu. To jest kraina, w której żyją beta orbiterzy. Oczywiście kobiety nie robią tego wszystkiego świadomie. One jadą na biologicznym autopilocie. To nie jest taki, wiecie, projekt eugeniczny jak siostry Bene Gesserit w Dune, albo na przykład czarodziejki hodujące tę starszą krew w Wiedźminie, ale w zasadzie rezultat jest taki sam. No, to jest po prostu jadący na biologicznym autopilocie projekt eugeniczny. Ale wróćmy do krainy beta orbiterów. To jest właśnie to miejsce, w
którym organizm kobiety myśli, że może być w ciąży. I teraz właśnie ona wcześniej odpychała ludzi, kiedy szukała reproduktora i teraz będzie ich z powrotem do siebie przyciągać. To jest ten moment, w którym może zadzwonić do tego swojego nice guy'a, tampona emocjonalnego, którego wcześniej odpychała i ona będzie płakać w słuchawkę, będzie się żalić, jak ten łobuz ją wykorzystał, jak on ją skrzywdził, jak ona tego żałuje, że ona nie wie, co ją poniosło i nie wie, jak to się stało. I to jest właśnie ten moment, kiedy ona będzie budzić współczucie, szukać poczucia bliskości i kogoś, kto podejmie inwestycję rodzicielską, kogoś, kto zapewni jej bezpieczeństwo, opłaci rachunki i nie będzie po prostu tak zastraszający, jak ten właśnie bad boy, od którego wzięła geny. No. No i to jest właśnie to miejsce, w którym mieszka ten koleś, ten właśnie samiec beta w oczekiwaniu, który taki jest na niej skupiony, z tą mentalnością snajpera. Ona jest tą dla niego właśnie tą jedyną, tą jego bratnią duszą, tą właśnie osobą, z którą on się czuje najlepiej. I to jest właśnie miejsce kolesia, który do 30 roku życia robił te wszystkie właściwe rzeczy, czyli budował swój majątek, budował swoją karierę, kształcił się i awansował w pracy. I on teraz ma w tym miejscu, on ma wierzyć, że ten cały wysiłek wreszcie się opłacił i że ona wreszcie przejrzała na oczy i skończyła z tymi dupkami. I wtedy ten nice guy myśli sobie, że ten właśnie cały wysiłek, to wsparcie emocjonalne, ta opieka, którą on ją otoczył, to wszystko, co ten cały wysiłek, który on włożył tu, że to mu się zwróci tu. Ale to tak nie działa, ponieważ wtedy w tym momencie właśnie wywala jej zespół napięcia przedmiesiączkowego i ona wtedy zaczyna krzyczeć: ty znowu nic nie rozumiesz, ja nie jestem w stanie z tobą, ja to... Ma wahania nastrojów, tu ryczy, tam się wydziera, tu gdzieś leci. I wtedy, kiedy gdzieś leci, to później dzieje się to. I cykl się powtarza. A teraz jak to działa u małp? U małp to działa tak, że właśnie tutaj mamy te 80% samców beta, tutaj mamy 20% samców alfa. Tutaj owszem, samica może dać samcowi beta trochę keksu, ale w zamian za to, że on jej tam będzie iskał sierść, przynosił banany, że może zajmie się właśnie dzieckiem samca alfa, to wtedy ten, ale tutaj na to te 80% samców nie ma co liczyć. I w tym miejscu pojawia się odpowiedź na pytanie, dlaczego mit pięknej i bestii tak potężnie przemawia do kobiecej natury, ponieważ tutaj znajduje się bestia, tu jest właśnie ten łobuz, ten bad boy, którego ona tą swoją kobiecością tamuje, on tutaj tu coś odwali, tam się naśpa, tu zrobi cyrk, tam się na nią wydrze, że jej nie chce. Później oni się godzą i emocje szaleją. I tu jest właśnie, tu jest bestia, a tu ma być książę. Tutaj on w pewnym momencie, kiedy ona już właśnie będzie musiała wreszcie pomyśleć o dorosłości, tutaj, kiedy będzie musiała się ustabilizować, to, że tutaj będą zasoby, tutaj będzie bezpieczeństwo, tu będzie facet z górką pieniędzy, opiekuńczy, ładny, miły, który się nią zajmie. Problem jest taki, że kobiety w swoim baku mają bardzo mało paliwa i bardzo szybko je tracą, ponieważ mężczyzna w jednym wystrzale ma, o ile dobrze pamiętam, 500 milionów plemników, czyli w zasadzie jednym wystrzałem możesz, stary, zapylić cały kontynent. Natomiast kobiety, zobaczcie, w zasadzie jeżeli chodzi w 25 roku życia pozostaje im już tylko 22% ich rezerwy jajnikowej. W 30 roku życia to już jest tylko 12%. 35 rok życia to jest 5%. I 45 rok życia to już jest 1%. Absolutna rezerwa. I tutaj jeżeli chodzi o szansę na zajście w ciąży, do 25 roku życia to jest 40% na cykl, a do 30 roku życia to jest 30%, później już jest 20%, później do 35 roku to jest 15% i 40 rok życia to jest 5% szansy na zajście w ciąży. A jeszcze trzeba uwzględnić to, że zajście w ciąży to nie wszystko, ponieważ donoszenie ciąży to jest zupełnie inna rozmowa i urodzenie zdrowego dziecka to też jest zupełnie inna rozmowa. I odczuwam pewną
złośliwą satysfakcję, rozdając wam tutaj tę wiedzę, rozdając wam tę amunicję, ponieważ hipergamia jest strategią reprodukcyjną polegającą na zmyleniu mężczyzny. I w momencie, kiedy tutaj wiem, że kobiety czują pewien instynktowny lęk, kiedy widzą innego wstrętnego samca, który twierdzi, że rozgryzł kobiety i że inne wstrętne samce też mogą je rozgryźć, ponieważ to odbiera im możliwość wyboru, a hipergamia tego nie cierpi. I naprawdę nie ma tego złego, no bo może walą do nas z cięższych dział niż kiedykolwiek, ale po pierwsze mamy tę wiedzę, po drugie mamy testy DNA, po trzecie mamy możliwość manewrowania, naprawdę chłopaki, nie jest źle. A dobra, słuchajcie, ten graf pochodzi z książki Rollo Tomasiego Preventive Medicine i on przedstawia, czego można spodziewać się po kobiecie na określonych etapach jej dojrzałości, jakie będą jej priorytety w poszukiwaniach partnera. I aby to zrozumieć, no to ponownie musimy potraktować organizm kobiety jako wehikuł do przekazywania jej genów. I jej priorytety będą związane z tym, ile, no cóż, no mówiąc brzydko, ile zostało jej ile paliwa zostało w jej inkubatorze. Okej. Pierwszym z omawianych etapów jest etap nastoletni, to jest etap właśnie do 17-18 roku życia. Na tym etapie dziewczyny są zainteresowane głównie fizycznością chłopaka i szukają chłopaka w zbliżonym lub tym samym wieku. Tutaj między 17-18 a 20 rokiem życia zaczyna coś się dziać. I to coś, co zaczyna się dziać, to jest etap gwałtownych rozstań, zakończenia tych licealnych miłości. Dziewczyny, które wcześniej miały chłopaków w swoim wieku, kończą te relacje, na ogół to one zrywają i w tym momencie one na ogół zaczynają szukać facetów mniej więcej 3 do 7 lat starszych. W ogóle moja pierwsza dziewczyna w wieku 19 lat, później po mnie znalazła sobie faceta, który był 30-latkiem. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, ale teraz to ja nie mam więcej pytań. Wysoki sądzie, już trochę więcej życia znam. Musimy też dokonać pewnego istotnego rozróżnienia. Tutaj w momencie, kiedy widzicie te żółte pola, to one oznaczają to, jak mocno kobiety zwracają w tym momencie uwagę na wygląd, a te czerwone pola oznaczają, jak mocno kobiety zwracają uwagę na zasoby, na status, na bezpieczeństwo, które mężczyzna potrafi zapewnić. I tutaj w tym momencie widzimy, że to jest od 20 do 27 roku życia, to jest karuzela z kaktusami, to jest duża ilość przypadkowych relacji, to jest ta właśnie ta strona hipergamii alfa. Tutaj mają być dobre geny, tutaj ma być reproduktor, tutaj ma być napakowany, wysoki, przystojny, z szeroką szczęką, koleś, który ją tam obraca w klubowej toalecie. I koło 25 roku życia zaczyna się dziać coś bardzo nieprzyjemnego. Tutaj już zostaje 22% rezerwy jajnikowej i to jest ten etap, który ja określam jako przedmurze. Przedmurze jest właśnie między tak 25 moim zdaniem, a tak 27-28 rokiem życia. I w tym momencie kobieta bardzo gwałtownie traci wygląd. Ja pamiętam, to był ten etap, w którym jak rozmawiałem z moimi koleżankami, to one przejawiały takie oznaki zaniepokojenia, że one nie mogą tak dłużej robić. Tutaj akurat Rolo to określa jako między 27 a 28 rokiem życia i on to określa jako etap epifanii, oświecenia. I to jest ten moment, kiedy kobieta mówi, że ona musi skończyć z tymi dupkami, że ona już szuka kogoś poważnego, że ona już się wyszalała. To jest ten etap, na którym ona się będzie nawracać, na którym ona będzie twierdzić, że ona chce żyć według tych starych, dobrych reguł, o których jakoś na tym etapie nie pamiętała. Ja pamiętam, jak kiedyś dziewczynie, tak, ja nie wiedziałem nawet, dziewczynie, która miała 27 lat, mojej koleżance pokazałem zdjęcie innej dziewczyny, z którą się spotyka. I ona miała taką minę, jakby mało się nie popłakała i tylko powiedziała, ale młoda. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem świadkiem pewnego przestępstwa popełnionego przez kobietę i później
A policja szukała tej osoby i na komendzie ja jako małe, bo jeszcze wtedy byłem małym dzieckiem, opisywałem tę sytuację i tam pewna kobieta pisała protokół, prawda? I ona się mnie w pewnym momencie spytała, ile lat moim zdaniem miała ta podejrzana. I kiedy ja udzieliłem jej odpowiedzi, to ona się mnie wtedy, ta policjantka, spytała, ile ona moim zdaniem ma lat, ponieważ chciała ocenić moją zdolność do oceniania wieku osób dorosłych. I wtedy odpowiedziałem, że wygląda mi na 40 lat i ta dziewczyna zaczęła wtedy tam na komendzie płakać. No i później spytałem się taty mojego, który był tam ze mną, o co chodzi. Bo tata zaczął ją tam pocieszać, że wygląda młodo i okazało się, że ta dziewczyna miała 28 lat, czyli znajdowała się tutaj właśnie w tym gwałtownym etapie tracenia urody, w tej fazie oświecenia, kiedy już jej zostało 12% rezerwy jajnikowej i pewnie przeżywała jakiś etap paniki, a tu jej jeszcze Bachor uprzykrzył życie. Tutaj ma być koleś właśnie z kasą, tutaj ma być koleś z mieszkaniem, tutaj ma być samiec beta w oczekiwaniu, gotowy do lądowania, żeby ona mogła na nim wylądować. I ona teraz potrzebuje bezpieczeństwa, bo to jest moment, w którym ona chce mieć dziecko. I tutaj będzie potrzebowała tego bezpieczeństwa, jak widzicie właśnie, do 36, 7, 8 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że tyle zajmuje mniej więcej odchowanie dziecka do etapu wstępnej samodzielności. I w tym momencie, jak już właśnie odchowa dziecko do etapu wstępnej samodzielności, to następuje okres, który Rollo nazywa okresem alfa reinterest, czyli ponownego zainteresowania samcami alfa, czyli to jest moment, w którym kobieta znowu zaczyna zwracać uwagę na wygląd, znowu zaczyna zwracać uwagę na reproduktora, znowu zaczyna zwracać uwagę na tę stronę hipergami, natomiast już jest jej, mówię, łabędzi śpiew jajników, tu już jest 1% rezerwy jajnikowej, tutaj jest ile? 5% szansy na ciążę i w ogóle, dobra, to już tutaj, to już jak kobieta chce mieć dziecko w wieku 45 lat, to nie ma o czym mówić, natomiast to jest ten etap, w którym też kobiety często będą rozwodzić się ze swoimi mężczyznami, ponieważ wstępnie odchowały dziecko i teraz one oglądają te wszystkie głupie seriale, na których stara baba nagle znajduje młodych, atrakcyjnych partnerów i one myślą, że one też tak mogą i że wszyscy tylko czekają, aż one znowu wejdą na rynek i później mogą się ostro przejechać i często wtedy będą próbować wracać do tego swojego starego męża, którego zdradziły. Dlaczego? Dlatego, że taki na przykład młodszy, atrakcyjny chłopak albo w ogóle atrakcyjny facet, to owszem się z nią prześpi, ale już nie będzie chciał jej na stałe i wtedy ona będzie musiała znowu wrócić do tego swojego beta providera, którego dopadła, kiedy miała 30 lat. Zauważcie, że kiedy Willa Smitha, jego żona, zdradzała z tym tam 20-paroletnim raperem, który kręcił z jej córką, to też ona znajdowała się na tym etapie alfa reinterest, na tym etapie łabędziego śpiewu jajników i szukała właśnie udręczonego artysty, łobuza, bad boya, uzależnionego od różnych substancji, czyli właśnie ten schemat się w wielu wypadkach sprawdza. Myślę, że on pozwala tworzyć jakieś przewidywalne wzory zachowań. Naturalnie nie powinniście traktować go jako pewnego schematu wykutego na kamiennych tablicach, ale on sporo mówi o ludzkiej naturze. O! Tutaj po menopauzie już sklepik z dziećmi jest zamknięty i na tym etapie kobieta jest zainteresowana wyłącznie bezpieczeństwem, czyli odchowaniem swoich dzieci, odchowaniem swoich wnuków i ewentualnie dociśnięciem beta providera, aby właśnie inwestował w swoje potomstwo. I tutaj te kobiety, które znajdują się w tym momencie i chcą bezpieczeństwa, nie rozumieją tych kobiet, które znajdują się w tym momencie na karuzeli z kaktusami i chcą dobrych genów. Na tym etapie tutaj płodne Julki tam gdzieś lecą na granicę z Białorusią i chcą, żeby wpuścić orientalnego czada do Polski, a te kobiety są przerażone, ponieważ one wiedzą, że to zaburzy ich bezpieczeństwo. I no dobra, czyli wyłożyłem wam na stół tę teorię. Myślę, że ona mniej więcej się spina i w wielu przypadkach znajduje potwierdzenie. Na przykład, a zauważcie, że na przykład
Korwin, o ile dobrze pamiętam, to wyrwał dziewczynę, która znajdowała się chyba na tym etapie, czyli tam 27, 8, 9 lat i zobaczcie, że na tym etapie, kiedy zasoby są tak ważne, kiedy bezpieczeństwo jest tak ważne, to wiek faceta, który jest w stanie to zapewnić, nawet już dla kobiety nie ma wtedy specjalnego znaczenia. Gdyby próbował wyrwać kobietę tam 18, 19, 20-letnią, no to odpada, bo ona na tym etapie jest zainteresowana wyglądem. Dobra, kończę, bo już dochodzi 5 rano, więc dlatego mówię takim ściszonym głosem. Natomiast jest to wiedza prometejska. Rolo dobrze mówi, że to jest wiedza, którą możesz się albo ogrzać, albo podpalić sobie chałupę. Ja mam nadzieję, że wy wykorzystacie tę wiedzę, aby się ogrzać. Jakieś może wyciągnijmy wnioski. Więc tak, młode dziewczyny w tym wieku, w trakcie karuzeli kaktusów, robią karierę, idą na studia, myślą zawsze, że mają czas i wtedy są bardzo wybredne. Jeżeli jesteś przeciętny, to zwyczajnie cię nie chcą. Jeżeli jesteś ponadprzeciętny i wyrwałeś młodą, ładną dziewczynę, to i tak powinien się nie przywiązywać, bo musisz się liczyć z tym, że ona w wieku 18-24 znajduje się w zenicie swojej życiowej formy. Ona nie jest twoja, to jest tylko twoja kolej. Zawsze może znaleźć się wyższy czad z większym kaktusem lub bogatszy prezes z grubszym portfelem i wtedy sayonara. Nie masz co myśleć o zakładaniu z nią rodziny, dopóki nie zacznie się powoli starzeć i nie będzie miała około 25 lat, dopóki nie zacznie wjeżdżać na rezerwę. Wniosek numer 2 jest taki, że mamy masę kobiet po 30 roku życia, które właśnie wcześniej wybrzydzały, bo były zajęte robieniem kariery albo jazdą na karuzeli i one często są wtedy na takim etapie furii. No gdzie on jest? Gdzie jest ten książę? Teraz ja czekam. Gdzie jest? Społeczeństwo mi obiecało, że jak będę robić karierę, to do 30 roku życia będzie na mnie czekał książę w białym Mercedesie. Gdzie jest? Gdzie jest? No bo ona już wtedy właśnie wysycha i jedzie na rezerwie jajnikowej. Już jej tam zostało te 10% paliwa, a księcia nie widać. I statystycznie najprawdopodobniej czeka na taką kobietę właśnie samotność i dojenie socjalistycznego państwa. A wniosek numer 3. Funkcją tych starych norm społecznych i religijnych było właśnie chronić mężczyznę przed przeskokami kobiety na wyższe gałęzie i zdradami, wtedy kiedy kobieta była właśnie w tym wieku 18-24. Ona miała wtedy założyć rodzinę, bo wtedy jest najbardziej płodna i wtedy właśnie wtedy mężczyzna miał być chroniony. Natomiast kobieta miała być chroniona po 30, właśnie wtedy, kiedy ona słabnie i wtedy, kiedy szala przechyla się na korzyść mężczyzny. I to służyło tworzeniu rodzin. No i z perspektywy 30-latka właśnie spokojnie możesz ustawiać się z młódkami, jeżeli masz 30 lat. Natomiast musisz się liczyć z tym, że dziewczyna w tym wieku nie chce zakładać rodziny i że nie jest twoja, to jest tylko twoja kolej. A możesz też, jeżeli jesteś zainteresowany zakładaniem rodziny, umawiać się z tymi właśnie dziewczynami w wieku 27-30 lat, no ale fakty są takie, że one są często już mniej atrakcyjne. Mają więcej trupów w szafie, monstrualne przebiegi łóżkowe, często są nienormalne, łykają antydepresanty, mają jakieś dziwne tatuaże, brzydko pachnie im z buzi tytoniem i mają pożółkłe zęby. A ryzyko rozwodu jest też straszliwe, jeżeli jest bardziej przechodzona. Koszt wesela jest bardzo, bardzo duży i musisz pamiętać, że kobieta zawsze może zmienić zdanie na twój koszt i wrócić do czada, który obracał ją kilka lat wcześniej. Jeżeli facet myśli w Polsce o założeniu rodziny, to chyba najrozsądniej mu rozglądać się za dziewczynami w tym wieku 24 lat, no ale to wciąż jest ryzyko. Z kolei no, za sporo mniejszą kasę od kosztów wesela w Polsce możesz pojechać do Azji i albo tarzać się w morzu nastolatek. Nie mówię, że to jest lepsze, bo tak nie uważam, ale mówię, że to jest możliwe. Tam też masz większą szansę na tak zwany stary układ, czyli na znalezienie młodej, ładnej kobiety z dobrą przeszłością, która od razu chce budować coś razem z tobą. Tylko musisz pamiętać, że ona ma tę samą naturę co kobiety tutaj, ale nie była puszczona samopas i ma mniej państwowych zasobów. Dlatego sprowadzanie tutaj Azjatek jest ryzykowne, bo to jak wrzucanie dobrego jabłka do koszyka ze zgniłymi jabłkami. Raczej trzeba tam zostać.
Mniej więcej połowie znanych mi ludzi jakoś się mimo wszystko udaje. Jednak to, ta połowa to trochę mało, aby w obliczu kosztów, jakie ponosi mężczyzna w wypadku rozwodu, tak ryzykować. No ciężko mi o optymizm. Czas na końcową dygresję. Ja bardzo lubię grać w Dotę i tam w tej Docie jest taka postać, która się nazywa Terror Blade. I to jest ten taki demon mający postać mężczyzny, który kiedy rzuca swoje ulti, to on właśnie zmienia się po prostu w taką wielką bestię rozrastającą się w ciemności. I ja czasami jestem zapraszany przez takie swoje lewoskrętne środowiska znajomych na jakieś właśnie takie spotkanka, gdzie oni sobie tam rozmawiają o miłości, tolerancji, równości. Ja wtedy zwykle siedzę sobie cicho. Natomiast no niestety czasami zdarzają się takie momenty, kiedy zostanę przyciśnięty do ściany i wtedy się mnie pytają o opinię na jakiś temat. I ja się wtedy najpierw pytam, czy oni naprawdę chcą wiedzieć, co ja myślę. I kiedy oni odpowiadają, że tak, no to wtedy, jeżeli obiecają, że się na mnie nie pogniewają, no to ja im wtedy mówię i wtedy czuję się trochę jak ten Terror Blade, bo kiedy on się zmienia właśnie w tego swojego takiego mrocznego, potężnego demona, który się tak rozrasta i tak mówi: I am revealed, zostałem ujawniony. No to właśnie tak się czuję, kiedy te moje koleżanki efnistki mówią coś. Znaczy patrzą na mnie tak w takiej zasadzie: Boże, nasz starożytny wróg jeszcze istnieje. I one naprawdę nie mogą uwierzyć, że to pradawne zło przetrwało gdzieś w ciemności i nie zostało wypalone ogniem postępu. I one tak mówią: Boże, jakie małżeństwa aranżowane. Jaka władza mężczyzny nad kobietą? Czy ty naprawdę nie uważasz, że kobieta powinna mieć wolność wyboru? I w pewnym momencie, jak one już ochłoną z tego pierwszego szoku, to one starają się wtedy użyć tego ostatecznego ich argumentu. I ten argument brzmi: czy ty naprawdę chciałbyś, żeby kobieta była z tobą przymusu, dlatego, że cię nie kocha i dlatego, że została do tego zmuszona? Czy ty nie wolałbyś, żeby ona była obsypana tymi państwowymi zasiłkami i wolna i wybrała cię tylko dlatego właśnie z miłości? I ja już tam nawet wtedy daruję sobie ten argument, że z miłości to one może wybiorą te 20-5% facetów i reszta ma przerąbane. Bo już nie brnimy w ten temat. Ja tak, chciałbym być okej. Okay. Niech będzie wybrany w wyniku wolnego wyboru, w wyniku miłości. Natomiast w momencie, kiedy już kobieta cię wybierze i w momencie, kiedy zakładacie rodzinę, to ta decyzja powinna ograniczyć jej dalszy wybór. Dlatego, że w tym momencie już liczy się dobro dzieci i dobro rodziny, a nie dobro kobiety. I w momencie, w którym ja już mam tę świadomość ludzkiej natury, swojej natury, że zawsze będę leciał na młodsze, i kobiecej natury, że właśnie alfa tuli, beta buli, że na różnych etapach życia i w różnych momentach miesiąca kobieta szuka i potrzebuje różnych rzeczy, to jak ja mam świadomość tego wszystkiego, to mam wrażenie, że rodzina jest trochę naturalnym, a trochę nienaturalnym tworem, bo naturalne jest to, że mężczyzna opiekuje się kobietą i w zamian za tę opiekę ma nad nią władzę. Natomiast i mężczyzna, i kobieta muszą ograniczyć swoje biologiczne popędy, aby to miało ręce i nogi. I mam wrażenie, że być może czasem ograniczenie tych popędów kobiety wymaga stosowania takich środków, o których ja nawet nie mogę tutaj mówić z wiadomych przyczyn. Bo czasami, jeżeli mamy na szali dwa zła, jedno mniejsze, a drugie bardzo duże, to tym większym złem jest rozpad rodziny, a tym mniejszym złem, no cóż, domyślcie się sami, co jest, no to wtedy, bratku, musisz wybierać, tak jak u Sapkowskiego, aż chyba przytoczę ten cytat na sam koniec. Bardzo wielkie zło, Geralt, to takie, którego nawet wyobrazić sobie nie możesz, choćbyś myślał, że nic już nie może cię zaskoczyć. I widzisz, Geralt, niekiedy bywa tak, że bardzo wielkie zło chwyci cię za gardło i powie: wybieraj, bratku, albo ja, albo tamto, trochę mniejsze. Mniejsze zło istnieje,
ale my nie możemy wybierać go sami. To bardzo wielkie zło potrafi nas do takiego wyboru zmusić, czy tego chcemy, czy nie. No i ja myślę, że właśnie takim bardzo wielkim złem jest rozpad rodziny. Technicznie rzecz biorąc, rodzina jest kiepskim interesem i dla kobiety, i dla mężczyzny, natomiast na pewno jest dobrym, w zasadzie najlepszym interesem możliwym dla dzieci oraz dla państwa i społeczeństwa, ponieważ to jest nie tylko podstawowa komórka społeczna, ale też podstawowa komórka ekonomiczna. Zauważcie, że ojcowie rodzin są znacznie bardziej wydajni od kawalerów, którzy pracują często na ćwierć gwizdka. I tak, i właśnie dlatego, że ojcowie muszą utrzymać rodzinę i to napędza gospodarkę. I my, rozwalając rodzinę, o tym nie pomyśleliśmy. Natomiast to jest akurat temat na inny odcinek. Dlaczego ja się dzielę z wami tą wiedzą? Dlaczego ja rozdaję wam jak cukierki swoje najsilniejsze atomówki? Ano, dlatego, że ja już doszedłem do wniosku, że sytuacja zaszła tak daleko, że czuję się po prostu jak taki mistrz Yoda, który stwierdza, dobra, imperium wygrało, imperator wygrał, Sithowie wygrali, czas udać się na wygnanie, czas udać się na Dagoba, socjalizm wygrał, femizm wygrał. No i zanim ja udam się na to Dagoba i zanim będę sobie budował chatkę na bagnie, no to rozdaję wam po prostu ze starego arsenału Republiki najmocniejsze atomówki, żebyście mogli jakąś rebelię tworzyć. Okej, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, Teletubi się mówią, papa. Pa.